Pierwszy projekt urządzenia umożliwiającego samodzielne oddychanie pod wodą zaprojektował Leonardo da Vinci w 1500 roku. Na system do nurkowania przyszło jednak miłośnikom podwodnych podróży czekać kilka wieków. Powstał on dopiero w 1797 roku. Najwspanialszym wynalazkiem, który umożliwił człowiekowi swobodne poruszanie się pod wodą, był skonstruowany w 1942 roku automat oddechowy. Świat przyrody, który poznajemy nurkując, jest bardzo zróżnicowany i bogaty, twierdzi Adam Siwek, instruktor płetwonurkowania, współzałożyciel łomżyńskiego klubu płetwonurków Podwodny Jeleń i pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. No, ta pasja jest ze mną od wielu lat. Wywodzi się z marzeń z dzieciństwa. Były takie dwa marzenia. Jedno marzenie to było latanie, a drugie marzenie to było przebywanie pod wodą. No i te marzenia ziściły się w 1992 roku w Olsztynie. Wtedy to studiowałem w Akademii Rolniczo-Technicznej i udało mi się ukończyć kurs płetwonurka. Nurkowałem przez wiele lat i od 2011 roku jestem instruktorem nurkowania. Generalnie była taka idea, żeby zachęcić ludzi do oderwania się, do wyjścia z domu, do oderwania się od komputera, od życia takiego wirtualnego. Natomiast chodziło o to, żeby rozwijać pasję, tak? I tutaj warsztaty prowadzimy praktycznie od zeszłego roku. Warsztaty są bezpłatne, natomiast należy sobie wykupić wejściówkę na basen i na basenie możemy zobaczyć, na czym polega ta nasza pasja. Tak? Czyli możemy poddychać sobie ze sprzętu i zrobić próbne nurkowanie z instruktorem, tak zwany podwodny spacer. Klub Podwodny Jeleń umożliwia chętnym stawianie pierwszych kroków pod wodą. Oczywiście pod okiem profesjonalnych instruktorów. Płetwonurkowie angażują się także w akcje ekologiczne. Jako klub staramy się działać jak najwięcej, nie tylko dla klubu, ale także i na rzecz miasta, naszego środowiska. I chyba naszym takim sztandarową akcją jest sprzątanie Narwi. Tą akcję prowadzimy praktycznie od początku założenia klubu. Wspieramy również w innych miastach kluby płetwonurkowe, także uczestniczymy w odmulaniu Omulwi, w spływie Łyną. Ostatnio udało nam się być na sprzątaniu Biebrzy, to było pierwsze sprzątanie. Byliśmy także na sprzątaniu Gołdapi, także jest bardzo dużo takich inicjatyw, w które się angażujemy bardzo chętnie, bardzo dużo członków się angażuje naszego klubu i przez to propagujemy nie tylko miasto nasze, ale i nasz klub, nasze zainteresowanie, nasze hobby, naszą pasję. Wykład otwarty płetwonurkowanie rekreacyjne odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Po wykładzie jego uczestnicy udali się do pływalni miejskiej w Łomży, gdzie odbyły się bezpłatne warsztaty z płetwonurkowania. To cykliczna akcja klubu Podwodny Jeleń. Co miesiąc jego członkowie organizują spotkania na basenie, pokazują sprzęt, uczą podstawowych zasad bezpieczeństwa.